będący wynikiem konferencji warszawskiej. Jest nie tylko nieoceniona zdobyczą krajów, które układ ten zawarły. Jego znaczenie międzynarodowe jest o wiele szersze. Podjęte na konferencji warszawskiej decyzje spotkały się z niezłomnym i zdecydowanym poparciem 600-milionowego państwa azjatyckiego Chińskiej Republiki Ludowej, jak również z ideowym poparciem i zrozumieniem wszystkich pragnących pokoju i nienawidzących agresji narodów świata. Wyrażają w swej intencji i w swej istotnej treści decyzje konferencji warszawskiej. Wyrażają one po pierwsze potężną, jednolitą organizację państw zaprzyjaźnionych i współdziałających ze sobą w celu zabezpieczenia wzajemnego bezpieczeństwa przed wszelkimi aktami agresji na ich granice, na ich suwerenność i niezależność wewnętrzną. Stanowi to pierwszy realny i potężny krok naprzód w kierunku realizacji w coraz szerszym zakresie idei bezpieczeństwa zbiorowego, idei głoszonej wytrwale i niezmiennie przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w oparciu o uznanie zasady pokojowego współistnienia krajów o różnych ustrojach społecznych.